Nowy limit w kościołach. Poseł PiS przeprasza za zapowiedź kontroli. Kto skontroluje limit wiernych w kościołach? Poseł PiS wycofuje się i przeprasza. Poseł PiS Czesław Hoc zapowiedział, że policja będzie mogła sprawdzać paszporty covidowe m.in. wśród wiernych w kościołach. Po fali krytyki wycofał się ze swoich słów i przeprosił na Twitterze. Po kilku godzinach wpis jednak został usunięty. Kontrole powinny być prowadzone wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, niezależnie od tego, czy to jest kościół, meczet, urząd czy sklep, przekonuje w rozmowie z interią.pl posłanka lewicy Anna Maria Żukowska. W przyszłym tygodniu do Sejmu ma trafić projekt ustawy, zgodnie z którą pracodawca będzie mógł żądać od niezaszczepionego pracownika wyniku testu na COVID-19. Drugi filar to pewnego rodzaju przywilej dla przedsiębiorców, którzy wykażą, że mają zaszczepioną załogę i będą przyjmować klientów zaszczepionych, ze statusem ozdrowieńca albo z testem negatywnym. Wówczas nie będą obowiązywać obostrzenia, tłumaczył w Graffiti, w Polsat News współautor ustawy poseł PiS Czesław Hoc. W ustawie ma pojawić się także zapis o obowiązkowych szczepieniach dla pracowników służby zdrowia. Fala krytyki po zapowiedzi posła Hoca. Hoc pytany o to, kto miałby sprawdzać klientów hoteli czy restauracji, jeśli odmówią okazania dowodu szczepień lub testów na koronawirusa, odpowiedział: w mojej ocenie oczywiście właściciele, ale będą posiłkować się służbami, strażą miejską czy policją. Zapytany z kolei o to, czy do restauracji lub kościoła będzie mogła wejść policja i sprawdzić testy, jeśli zajdzie podejrzenie, że w obiekcie zajętych jest więcej niż dopuszczalne 30% miejsc, Hoc stwierdził: tak. W mojej ocenie tak. Na Hoca spadła fala krytyki, także ze strony członków klubu PiS. Absolutnie nie ma na to zgody, mówił w Sejmie poseł Janusz Kowalski i Solidarna Polska. Największym problemem jest to, w jaki sposób sprawdzać certyfikaty covidowe, by więcej osób mogło wejść do kościoła. Tego nie wiemy. Sam nie mam pomysłu, jak do tego podejść, mówił w rozmowie z interią.pl rzecznik archidiecezji warszawskiej ksiądz Przemysław Śliwieński. Poseł przepraszaj. Usuwa wpis w nocy. Czesław Hoc wycofał się ze swoich słów. Niegodna insynuacja, że jestem za weryfikacją testów na koronawirusa przez policję w kościołach, jest nieprawdziwa i niesprawiedliwa. Jeśli jednak ktokolwiek tak zrozumiał z kontekstu mojej wypowiedzi w Polsat, serdecznie przepraszam, napisał o godzina 23 na Twitterze. W piątek przed południem wpis zniknął z profilu Hoca. Chcieliśmy zapytać o szczegóły posła Hoca, ale nie udało nam się z nim skontaktować. Żukowska, wirus nie bierze sobie wolnego w kościele. Zdaniem posłanki lewicy Anny Marii Żukowskiej kontrole paszportów covidowych powinny być prowadzone we wszystkich miejscach publicznych. Kontrole powinny być prowadzone wszędzie tam, gdzie gromadzą się ludzie, niezależnie od tego, czy to jest kościół, meczet, urząd czy sklep, mówi w rozmowie z interią.pl. Wirus nie bierze sobie wolnego w kościele, tam także atakuje. Chory zakaża tak samo w kościele jak w sklepie, dodaje. Żukowska przyznaje, że aktualne kontrole są pobieżne i bardzo rzadko podchodzi się do nich poważnie. Mam nadzieję, że to się zmieni, podkreśla. Pytana o projekt ustawy autorstwa PiS dotyczące weryfikacji szczepień zaznacza, że to rozwiązania, które już dawno proponowała lewica. Cieszymy się, że PiS sięga wreszcie po nasze rozwiązania, podsumowuje. Ostateczny projekt ustawy mamy poznać w przyszłym tygodniu. Sejm zbiera się w dniach 14, 15 i 17 grudnia. Autor: Jakub Oworuszko.